przed 1966 rokiem zbliżaliśmy się do bardzo istotnej rocznicy w naszych dziejach, może nawet nie tyle w naszych, w europejskich dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, to znaczy się do tysiąclecia chrztu Polski. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem o działalności polskiego episkopatu, wśród członków którego już wtedy pojawiało się nazwisko Karola Wojtyły, biskupa diecezji krakowskiej. Ale miałem szczęście poznać go osobiście nieco później. Mianowicie 6-7 lat później kardynał Wojtyła zorganizował taką sesję, która poświęcona była sprawie świętego Stanisława biskupa, swojego poprzednika z XI wieku, no, na temat którego istniało i istnieje nadal wiele rozmaitych wersji historycznych, wiele relacji, niekiedy z sobą całkowicie sprzecznych, wiele sporów między historykami, różnych opcji, ale to nie tylko o opcje ideologiczne chodzi, chodzi również o pewien stosunek bardziej lub mniej krytyczny wobec różnych źródeł przekazujących bardzo różne wiadomości. I w Krakowie, w kurii metropolitalnej, odbyło się zebranie, na którym oczywiście był obecny kardynał Karol Wojtyła, w otoczeniu kapituły, w otoczeniu hierarchów kościelnych, na które było zaproszonych no, kilkunastu historyków. Referat wstępny wygłosił nestor obecny naszej mediewistyki, znakomity uczony, mieszkający i pracujący w Poznaniu, Gerard Labuda, który no, omówił bardzo krytycznie rozmaite relacje dotyczące świętego Wojciecha. No, miało to taki charakter dosyć może nawet dyskusyjny, polemiczny, ponieważ założeniem Gerarda Labudy było stwierdzenie, że biskup krakowski, o którym naprawdę bardzo niewiele wiadomo, był posądzany o zdradziecką działalność wobec króla, wobec Królestwa Polskiego. I Labuda dosyć przekonywująco zreferował stanowisko, z którego wynikało, że o tym, żeby to był zdrajca Polski, nie ma mowy. Co prawda, dodał później, proszę traktować to no, w sposób, że się tak wyrażę, no, z przymrużeniem oka, że co prawda jego tam rozmaite działania mogą budzić rozmaite wątpliwości, ponieważ Labuda oparł się na czarnej i na białej legendzie, która jest zamieszczona w kronice pierwszego Polaka, który zdecydował się pisać dzieje naszego kraju, czyli błogosławionego później Wincentego, zwanego Kadłubkiem, już znacznie później po napisaniu przez niego Kroniki Polskiej, też biskupa krakowskiego. No i Wincenty Kadłubek pisał, że są tacy niegodziwcy, którzy, i tu zreferował całą serię zarzutów skierowanych przeciwko biskupowi krakowskiemu, przeciwko Stanisławowi. Dyskusja była bardzo ożywiona. Kardynał Karol Wojtyła nie odzywał się, siedział i słuchał. I rzeczywiście skinął głową w momencie, kiedy jeden z też z wybitniejszych polskich historyków, nieżyjący już, mój wielki przyjaciel Benedykt Ziętara, powiedział, że
na temat biskupa krakowskiego, którego imię nawet nie jest do końca pewne, który w niewyjaśnionych okolicznościach zginął w XI wieku, trudno cokolwiek pewniejszego powiedzieć. Natomiast rola świętego Stanisława, patrona Królestwa Polskiego, postaci, która symbolizowała wszystkie potrzebne wartości dla społeczeństwa, postaci, która symbolizowała przekształcenia polityczne, potrzeby polityczne, postaci, która wiodła do walki chówce Polski, chociażby pod Grunwaldem, o czym wiemy skądinąd z późniejszych rozmaitych danych, nie może budzić żadnych wątpliwości i żadnych problemów tutaj nie powinna z sobą przynosić. I można było zaobserwować, że księdzu kardynałowi takie postawienie sprawy rzeczywiście chyba odpowiadało. To było moje pierwsze spotkanie twarzą w twarz z ówczesnym metropolitą krakowskim. To było jednak, lekko licząc, 30 tam. To chyba było w 73 roku, więc łatwo obliczyć, że to było 36 lat temu. Potem żeśmy zostali zaproszeni na obiad. Muszę powiedzieć, że z tego co pamiętam, takie rzeczy zapadają w pamięć, więc nie potrafię powiedzieć, co podano do stołu, ale pamiętam atmosferę, która była rzeczywiście taką atmosferą pogawędki. Pogawędki o sprawach trudnych, ważnych, ale prowadzona była ta pogawędka w sposób taki jak, czy ja wiem, zapewne później w Castel Gandolfo Jan Paweł II spotykał się z rozmaitymi ludźmi z kręgu nauki, z kręgu sztuki, tych, których myśl zajmowała naszego papieża. Ale on się bardzo wyraźnie różnił od większości ówczesnych hierarchów, może nie tylko ówczesnych, ale też i późniejszych. Mianowicie to był rzeczywiście człowiek, który rozmawiał w sposób, który bardzo łatwo trafiał do umysłu, do przekonania swoich interlokutorów, swoich rozmówców. To był rzeczywiście człowiek, który nie podkreślał swojej roli, swojego znaczenia. Nie mówił, proszę mi wybaczyć to określenie, ale dla mnie to było bardzo ważne, nie mówił z ambony. Mówił stojąc wśród nas, mówił do nas, mówił tak, jak mówi się do swoich współtowarzyszy, walczących, czy tam starających się dojść do prawdy, czy też starających się zrozumieć pewne trudne, skomplikowane sprawy. To nie było przemawianie na koturnach. To nie było przemawianie, które by od razu, z góry niejako określało wyższą pozycję rozmówcy. Tego, który pytania zadaje, który formułuje pewne sądy, który pyta. Nie każe słuchać, ale pyta, stawia pytania. Zresztą wśród wielkich ludzi w dziejach świata to jest zjawisko dosyć istotne, dosyć powszechne. Poczynając od Sokratesa, który głównie pytał, prawda? Ale te pytania rzeczywiście zmuszały do pewnej refleksji, zmuszały do zastanowienia się nad możliwie najprecyzyjniejszą, najlepszą formą odpowiedzi. I nie zmuszały do odpowiedzi, która byłaby intencją pytającego. To było niesłychanie istotne i niesłychanie twórcze. W takiej właśnie rozmowie. Pamiętam też kolejne spotkanie
to było już po jego wyborze na papieża, kiedy to razem z kilkoma kolegami byliśmy przyjęci w Watykanie przez Jana Pawła II. Był z nami znakomity znawca historii Kościoła, Jerzy Kłoczowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale był też mój przyjaciel, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Bronisław Geremek. Początek tego spotkania zapadł mi w pamięć, ponieważ co zrobił papież? Podszedł do Geremka i podając mu rękę powiedział: o, to pana wypuścili? Ponieważ były to był rok 84, 5, coś takiego, dokładnie w tej chwili nie pamiętam. Ale w każdym razie to był czas, kiedy to Geremka rzeczywiście od kilku ładnych lat z krótkimi przerwami raczej za granicę nie puszczali. I to stworzyło od razu pewną atmosferę, w której my poczuliśmy się jak no, goście, którzy są mile widziani, oczekiwani, którzy podejmują rozmowy na tematy ważne, ale podejmują rozmowy niejako na zasadzie równoprawnej. To znaczy się mieliśmy prawo mieć swoje zdanie, swoje przekonania, swoje poglądy, niezależnie od tego, że rzeczywiście autorytet wtedy papieża był już no, niesłychanie wysoki, nie mówiąc o tym, no, że wiązało to się z nadziejami, z tym, czym był dla Polaków wtedy, w tych bardzo ciężkich, trudnych czasach. Nie zapomnę 79 roku, kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do Polski po wyborze na tron papieski. No i pamiętam, co się wtedy działo. No muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę nasuwają się słowa naszego wieszcza. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Nie wiem, czy miałem tylko taką jedną, czy parę takich wiosen jeszcze później, ale ten chyba czerwcowy dzień w 79 roku, kiedy kto żyw pędził na trasę przejazdu papieża. To było dosyć zresztą, nawet miejscami było zabawne, jakieś takie surrealistyczne. Proszę pamiętać, jaki to był czas, jaka to była epoka, kiedy przez ulicę, próbując utrzymać porządek, który zresztą był utrzymywany, biegli ramię w ramię jakiś ksiądz z jakimś milicjantem. Wspólnie tam przesuwając ludzi poza jakąś tam linię demarkacyjną, odjezdni, wspólnie starając się zaprowadzić porządek. Coś zupełnie niesamowitego. No nie mówiąc już o tych nieprzebranych tłumach. No ja z racji swojego dość długiego życia pamiętam rozmaite masowe skupiska ludzkie. Pamiętam rozmaite wydarzenia, które gromadziły dziesiątki tysięcy mieszkańców, ale czegoś takiego jak wtedy, zresztą nie tylko wtedy, nie pamiętam już, w którym to było roku, kolejna wizyta papieska, spotkanie z pracownikami nauki w Lublinie, w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ja wtedy już nie pamiętam z jakich przyczyn
nie byłem zaproszony do autokaru, który wiózł uczestników, ale pojechałem samochodem i musiałem stanąć, no nie przesadzam, 8-7 kilometrów przed granicami miasta, po prostu dlatego, że nie było sposobu, żeby tam wjechać. Także nieco zdyszany i zziajany, nie chcę się chwalić swoją kondycją, ale jednak dobiegłem w ostatniej chwili do tej auli, przepychając się przez tłumy, które zalegały rzeczywiście na tym obszarze tych kilku kilometrów dzielących krańce miasta, nawet jeszcze przed granicami miasta, z centrum, z alejami racławskimi. No jednym słowem, rzeczywiście to były jakieś takie formy pospolitego ruszenia, jakiego wcześniej rzadko kiedy można było w Polsce zobaczyć. Byłem związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i przychodzę do instytutu, słysząc bijące dzwony w sąsiadującym z kampusem uniwersyteckim kościele wizytek. Wchodzę do sekretariatu instytutu i mój kolega, profesor obecny historii nowożytnej, Andrzej Szwarc, z oczyma jak talerze, powiada, wie pan, co się stało? Co się stało? Bo wtedy stawało się ciągle coś nowego. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tego momentu rzeczywiście no, nie zapomnę już do końca życia, bo to było rzeczywiście coś zupełnie niewiarygodnego. Proszę pamiętać, że Karol Wojtyła był papabilist. To nie ulega wątpliwości, no, ale o tym kto wiedział? No nie przeciętny szary człowiek z ulicy. To wiedziało grono kolegium kardynalskiego. To wiedzieli ludzie, którzy byli blisko z Watykanem. Ale my tutaj w Polsce może inni coś wiedzieli. Może Jerzy Turowicz, z którym później łączyły mnie bliskie stosunki. Może on wiedział. Ja o tym oczywiście pojęcia nie miałem. To było rzeczywiście jak wygrana na loterii po wielu setkach lat upokorzeń, niepowodzeń, klęsk. Czym myśmy się szczycili? Mieliśmy czym się szczycić, ale czym żeśmy się szczycili? Powstaniami, które przegrały, przelewem krwi, wywózkami na Sybir, martyrologią. I raptem tutaj nieprawdopodobny sukces, który nas podniósł do poziomu, nie chcę powiedzieć narodu wybranego, bo to może byłoby przesada, ale podniósł nas w naszych oczach przede wszystkim, no ale chyba nie tylko w naszych, na jakiś tam wyższy poziom. Zostaliśmy dowartościowani. Ale to nie jest tylko to. To jest również przekonanie, czy tam pokazanie światu, że Kościół jest instytucją rzeczywiście powszechną. Że to już nie jest wewnętrzna sprawa włoska, episkopatu włoskiego. Mało tego, że tutaj na stolicę Piotrową dostaje się przedstawiciel, no powiedzmy sobie szczerze, trzeciego świata. Niezależnie od tego, co myśmy o sobie sądzili, co staraliśmy sobie wmawiać, żeby pokrzepić się, no ale byliśmy marginesem. Od XVII wieku byliśmy marginesem Europy, byliśmy marginesem świata. Mieliśmy wspaniałe osiągnięcia. Rzeczywiście niedoceniane wspaniałe osiągnięcia w tworzeniu pewnych wartości, nawet w czasach, kiedy nie było naszego państwa.
kiedy nie mieliśmy swojej tożsamości państwowej. Ale naprawdę, proszę policzyć, ile to było, 300, 350, 400 lat, kiedy nie liczyliśmy się, będąc całkowicie zmarginalizowani, będąc przedmiotem rozmaitych walk, tarć, operacji politycznych. I raptem tutaj stajemy się dowartościowanym społeczeństwem, dowartościowanym krajem, dlatego że nasz rodak no jest wyniesiony na najwyższą godność w Kościele powszechnym. Proszę przypomnieć sobie, jak czytelne były jego przekazy językowe, jak brzmiał, szczególnie przed chorobą, która zaczęła go drążyć, jak brzmiał jego język. Proszę porównać ten język z tym, co w tej chwili jest nam serwowane. Nie tylko przez ludzi polityki, o czym już nawet nie warto może mówić, nie tylko nawet przez ludzi pióra, ale przez bardzo szerokie rzesze tych użytkowników internetu, e-maili, telefonów komórkowych. To jest jakaś inna zupełnie cywilizacja, no do której należy podchodzić z pokorą, na pewno, ale która niesie z sobą jakieś bardzo, bardzo poważne zmiany w życiu człowieka. Kto wie, czy nie zmiany również dotyczące pewnych wartości, które jeszcze moje pokolenie przestrzegało, no właśnie między innymi istniejących w sferze komunikacji międzyludzkiej, w sferze języka. Byłem zaproszony do paru uniwersytetów włoskich. Sam prowadziłem samochód, wtedy nie było ani żadnych tutaj służbowych, ani żadnych tamtych. I razem z moimi kolegami, dwie osoby jeszcze były ze mną, między innymi był późniejszy, nieżyjący już niestety, marszałek Senatu, profesor Stelmachowski i późniejszy ambasador przy Watykanie, Henryk Kupiszewski. Mój prorektor ówczesny, jeszcze z panią prorektor, wracaliśmy. No i brałem na Węgrzech benzynę. I od Węgra, który nalewał nam do baku samochodu, no i właśnie nie bardzo wiedzieliśmy, czego się dowiadujemy. No, on mówił po węgiersku, którym to językiem ja raczej nie władam. Znam może 50 słów węgierskich, ale to, co on mówił, no właśnie dotarło do mnie, że coś się dzieje z niedobrego, coś się dzieje z papieżem. Więc pierwsza rzecz po wyjechaniu z Węgier, staraliśmy się uzyskać jakieś wiadomości, które no by o czymkolwiek informowały. Z Węgier się jechało wtedy przez ówczesną, nieistniejącą już dzisiaj Czechosłowację. No i tam znowu z takich bocznych informacji na, już nie pamiętam jakiej to gazecie wydawanej w tamtym kraju, dowiedzieliśmy się, że był zamach na papieża, ale o szczegółach, o sytuacji dowiedzieliśmy się dopiero tutaj, w Polsce, po przejechaniu. To rzeczywiście była dramatyczna niewiedza na temat tego zamachu. Dramatyczna. Człowiek jest takim dziwnym stworzeniem, które w przeciwieństwie do innych bytów posiada pewne swoje własne
tam cechy. I takim, taką cechą między innymi człowieka jest to, że dobrze mu jest we wspólnocie. Te wspólnoty są różne. Jest wspólnota rodzinna oczywiście, wspólnota terytorialna. Są wspólnoty zawodowe, są wspólnoty państwowe, jest wspólnota narodowa, wspólnota języka, wspólnota wiary, ale jest jeszcze jedna wspólnota i myślę, że tutaj Jan Paweł II był właśnie apostołem tej największej, wspólnoty ogólnoludzkiej. I to mi bardzo odpowiadało. Przede wszystkim ciekawość. Co to będzie? Co papież powie, co papież zrobi? Proszę pamiętać, że wtedy miały miejsce takie dosyć spektakularne działania. Spotkanie z Wałęsą. Chociażby. To były jakieś takie, no powiedziałbym, wrażenie, nie jesteśmy sami. O. Zaraz potem przecież zaczęły się no, z jednej strony no, morderstwa popełnione na księdzu Popiełuszce, na tam rozmaitych działaczach opozycyjnych, ale to wtedy właśnie zaczęły się od razu spotkania w podziemiach kościelnych, które doprowadziły do powstania komitetu przy Lechu Wałęsie. Doprowadziły do tych działań, które miały zakończyć się okrągłym stołem, miały doprowadzić do tego, co 20 lat temu zapoczątkowało nową Polskę. Także mnie się wydaje, że tutaj oczywiście nie historycy najnowsi się tym zajmują. Ja tutaj raczej jestem podmiotem, jak całe moje pokolenie, a nie tym, który bada te czasy. Ale w moim przekonaniu to właśnie była jakaś taka, czy ja wiem, podtrzymanie na duchu, można jeszcze będzie coś zrobić. Rzeczywiście to, co mówił papież, te jego wystąpienia, no właśnie poczynając od tego tutaj w Warszawie, poprzez wszystkie te kolejne, to było używanie języka adekwatnego do stanu rzeczywistego. To jest bardzo istotne. Wie pan, oczywiście przed nim też byli ludzie, którzy taki język stosowali, tyle tylko, że ten język był repliką bardzo dawnych dziejów, dawnej sytuacji. I papież zaczął stosować język, nie nowomowę, język rzeczywisty, ale aktualny dla czasów, w których żył i działał i w których myśmy żyli. I to była zasadnicza sprawa. Niezależnie od tego, co papież w ostatnich latach swojego pontyfikatu działał, coś działał, co mówił, no to jego idea nie tylko żyje, ale coraz bardziej staje się aktualna w obecnym, niestety stale dzielącym się świecie.